Siema, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj zdobyłem itemy Halka, czyli najlepsze itemy na serwerze. Są to itemy 65, a dzisiaj wam wylosuję, tylko dla osób z lajkiem i subem, z dzwonem, wylosuję 200 tysięcy. No i co? Wystarczy, że zostawicie komentarz, zostawicie lajka i napiszecie swój nick w komentarzu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i oglądacie go od początku do końca, będzie mi niezmiernie miło. No i co? Wpadajcie na MineStars w czwartek, bo będzie mocarna aktualizacja. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema, z tej strony Krzysimir. No a dzisiaj jest mocarny odcinek, bo zobaczcie, jaki mam miecz. Mam miecz Halka, czyli najlepszy miecz na serwerze. Ale to już się raczej widzę zmieni w czwartek. Nie wiem, w jaki dzień to oglądacie, w środę, w czwartek. Ale patrzcie, aktualnie najlepszy miecz to jest Halk, którego ja mam. A jak go zdobyłem? Zdobyłem go, widzę, na streamie, więc lepiej zostawić suba z dzwonem, łapkę w górę, żeby wam się streamy, widzę, powiadomienia wam przychodziły, bo było na serio mocno. No i widzowie, oczywiście na streamie to zdropowaliśmy, oczywiście te ciekawe miecze. I gdzie ja to znajdę? Mam tutaj oczywiście, widzowie, patrzcie, co mam. Jest mój miecz za 1 400 000, tutaj elegancko, miecz Halka mój, ale ja go, widzę, wycofam i sprzedamy go trochę taniej. Ja myślę, że go powinniśmy za 1 300 000, bo inaczej nam się on nie sprzeda po prostu, więc 300 tutaj elegancko, chyba tyle to jest. Tak, jest 1 300 000, widzę, no i może nam się sprzeda, nie? I wtedy sobie kupimy jakieś lucky bloczki, bo przyda się na nowy drop. No i dzisiaj, widzę, przetestujemy najlepsze itemy i zobaczymy, widzę, czy uda nam się kogoś zabić. No i oglądajcie ten odcinek do końca, bo mam nadzieję, że uda nam się kogoś zabić tutaj ciekawego z dobrymi itemkami. Tylko oczywiście musimy jeszcze kupić sobie tutaj shulkera ze strężykami, więc sklep, oczywiście tutaj grzybek uleczenia. No i sprawdźmy, czy nas tutaj, gdzie bardzo możliwe, że też ekonomia zostanie, oczywiście widzę tutaj też po jakiegoś boosta, nie wiem, co się stanie, ale na pewno, widzę, będzie mocno w czwartek, widzowie, bo już dawno nie było aktualizacji, a naprawdę będzie mocarnie, więc idziemy sobie, widzę, na H2, no i kurde, mamy tutaj, wyciągnijmy usuwacze, no i widzę, w którymś momencie filmu pójdziemy oczywiście na piaski, ale oglądajcie ten odcinek do końca, bo z tym mieczem na piaskach, widzę, zbija się totem po totemie jak szalony, na hit. Ta nawet nie na całego, widzę, hita, a więc, widzę, pójdziemy najpierw na jakieś może balony. Widzowie, jestem sobie tutaj na balonie, no i widzę, że ziomek pada, no i kurde, prawie go zabiliśmy, więc mega mocno, ale dobra, przydałoby się jakieś tutaj blotki do murowania, bo mamy PvP, kurde, dobra, i mamy ziomka, widzowie, i patrzcie, jak jemu, kurde, jakby nie odleciał, widzę, to by to są taką plandekę, widzowie, więc musimy, widzę, poczekać, aż on tutaj przyleci, więc tutaj musimy go sobie jakoś zamurować, ale dobra, jeśli będzie on, widzę, tak nam cały czas uciekał, to poszukamy sobie nowej ofiary. Ja sobie, widzę, dzisiaj wam pokazać, jak działa miecz Halka, najlepszy na serwerze, więc jest na serio mocne. Widzowie, postanowiłem, że chyba wejdę na piasek, więc musimy sobie wziąć tutaj łopatę. Tylko kurde, tutaj nas bije jakiś Steve'ek, właśnie nam pokazuje, żeśmy tam poszli, więc pokazuję mu, tylko on jest skanubolid i zobaczymy, dobra, że mu tam pomogli, no więc bijemy, widzę, tego, tutaj tego ziomka, no i widzę, on dostaje na pyrkę, pokazujemy tym bolidom sojusz, tutaj tym wszystkim ziomkom, żeby był soj. No i dobra, widzowie, może nas nie będą bili, ale trzeba bić tego ziomka, bo on będzie raczej agresywny, widzę, a u mamieczy Kronos, który bym sobie z chęcią przygarnął totem! Widzowie, on został po totemie, tylko on strasznie się z nami będzie droczył raczej, tak będzie tak uciekał i wiecie, o co chodzi. Więc sobie musimy tutaj tak podejść, żeby wiecie, musimy, widzę, wiedzieć, ale on nas, widzę, ten ziomek nas bije, więc musimy go, widzę, po prostu sobie zabić, żeby no po prostu nam nie przeszkadzał, więc już czuję, że tutaj wlatują właśnie ludzie, Steve'ki, które się po prostu napalają, więc tutaj pokazujemy im wszystkim soj tutaj elegancko. Widzę, zabijam jakiegoś sobie ziomka. No i dobra, widzę, udało im się zabić. Się zaprzyjaźniłem z jakimiś ziomkami. I może spróbuję zabić tego Jakubka, bo on nie z jakiego klanu. Więc widzę, tutaj elegancko dostają po totemie. Totem, kolejny. Ale on chyba, widzowie, tutaj szybko wyrabia paluchami swoimi. Więc widzowie, tutaj elegancko mu cały czas próbujemy go, widzę, zabić. On ucieka tutaj na strefę PvP dalej. Więc ale próbujemy go, widzę, zabić. Ale chyba się nam nie uda. No i niestety sobie, widzę, odleciał. To wyglądało, jakby trochę elektua swapera, ale kurde, biją nas, ale widzę, naprawdę widzicie, jak już te totemy padają. Widzowie, sprzedał mi się mieczyk! Widzę, sprzedał nam się mieczyk za 1 300 000, więc mamy 1 500 000, więc to jest bardzo mocne, że mamy już tyle kasy, widzę, o tako, ale widzę, w ogóle mega szybko jakoś wlecieliśmy, nie wiem, jak to się stało, ale tutaj są, widzę, ogólnie ludzie, no i spróbujemy, nie wiem, czy bito, widzę, bolida.
Zabij nas ten bolid, więc nie będziemy bili kolejnego, bo się na nas rzucą po prostu. Ale dobra, widzę, będę, jak coś to chyba będę musiał go zabić, bo bardzo podejrzanie pode mnie chodzi, to jest już kolejny, więc to jest bardzo dziwne. Ale dobra, widzę, tam ucieka jakiś ziomek i właśnie, kurde, tu jest, zleciało się strasznie dużo bolidów i ja tu widzę, podejrzewam, że mogą mi niestety zrobić oszusta, ale czy to im się, kurde, uda? Ale musimy na pewno uwalę, bo coś czuję, że tutaj podejrzanie, więc idziemy z portu, widzę, zmienimy sektor, albo po prostu widzę, ja po prostu wpiszę komendę hub, zaraz widzę, czy to mnie tepnie. I kurde, dobra, wytepało mnie nas, widzę, na huba, idziemy sobie, widzę, tutaj elegancko. I kurde, są tutaj kolejne bolidy, widzę, na innym cecha są jakieś nieprzyjazne bolidy, jakieś, które nie są pokorni, więc musimy uważać, ale bije tego ziomka, który nas bije. I oto są, widzę, prawie w pototemie, ale widzę, jakiś kolejny Hulk nas bije, więc widzę, naprawdę są mocarne hity i musimy niestety, widzę, uciekać, więc naprawdę, widzę, lepiej tutaj uważajcie, jak wchodzicie na piaski. Dobra, widzę, mi się udało uciec, na szczęście, więc lepiej uważajcie, więc chyba sobie pójdziemy tutaj na Netherite'a, ja właśnie widzę parę ludzi. Zobaczę, czy coś się dzieje tutaj. Wezmę sobie tą łopatę, wezmę to i to i to. Elegancko, mamy już, widzę, tutaj wszystko, więc elegancko sobie ustawmy. Mamy wszystkie potrzebne itemy i tutaj chyba nikogo ciekawego nie ma, a na tym spawnie na Netherite'cie, ale może, widzowie, zaraz coś przyleci. Chyba, że pójdziemy na H2, ale nie, już tu się ludzie zlatują, widzę, więc musimy naprawdę uważać, bo zaraz może być naprawdę agresywnie, bo tutaj ludzie podchodzą. I widzowie, ziomek jest w łebie i było naprawdę już blisko. Jakby on, widzowie, znowu wleciał do łeba, to byłby freeze jego miecz. Bo ja tym mieczem takie daję bomby, że oni by nie wyrobili. On ma, widzę, mieczy czempiona, ale oni uciekają i mają usuwacze, więc musimy też tutaj uważać. Ale on, widzę, nie wie, co się dzieje! Totem! Totem! Widzowie, czy on może zginie? Widzę, musimy spróbować go zabić. My tutaj musimy zakładać też totem oczywiście, ale musimy spróbować go zabić, według mnie. Ja myślę, że to się może udać i myślę, widzowie, że spróbujemy. I on dostaje cały czas po totemie, widzowie. On dostaje cały czas po totemie, więc musimy, widzę, też uważać my oczywiście. Ale czy on zginie? On, widzę, czy zginął, czy uciekł, nie wiem tego. On, widzowie, niestety uciekł, bo mnie biją po plecach jacyś ludzie, widzowie. Ja nie wytrzymuję, że ludzie się po prostu tak na mnie napalają, co jest naprawdę słabe. Tak to byśmy mieli już, widzę, pierwszego killa. No i kurde, widzę, jest lipa. Dobra, widzowie, ja myślę, że jednak zasługujecie, bo tutaj oglądacie mnie i wszystko, więc myślę, że powinniśmy jeszcze raz spróbować, widzowie, coś tutaj zrobić na strefie piaskowej, tylko nie wiem, czy nie zmieniamy sektoru, więc po prostu widzę, nie mamy antylogoutu, czekajcie, sprawdzę na pewno, nie mamy, dobra, nie mamy, widzę, więc ja się logam po prostu, idziemy na Majstara, szybko, widzę, wbijamy jeszcze raz, patrzcie, wchodzimy, pyk, jesteśmy na innym sektorze, żeby, o kurde, tutaj są, widzę, chyba ci bardziej agresywni właśnie, tutaj są, widzę, ci bardziej agresywni, więc musimy na pewno uważać, pomagamy naszemu, widzę, ziomkowi. No i dobra, widzę, bijemy się z tym ziomkiem, musimy też uważać, bo nas bije mieczyk Archanioła, widzę, to jest bardzo agresywne tutaj i jak widzicie, naprawdę oni tutaj są na majstarze, mocarne hity, no ale musimy uciekać, bo chyba zaraz, widzę, zginiemy, ale widzicie, widzowie, itemy są naprawdę mocarne, ten set Hulka, dzięki niemu, widzę, chyba jeszcze żyje w ogóle, no i co? Jak widzicie, widzę, mam straszny fokus ogólnie na serwerze, ale dzięki temu setowi w ogóle żyję, bo jakby nie ten set, widzowie, to już bym raczej miał kaplicę i bym raczej zginął, szczerze bym powiedział. Dobra, widzę, ja szukam sobie tutaj ludzi do zabicia i po prostu dajemy mu łeba. On chyba nie ma usuwaczy, a jednak ma, widzowie, kurde, on ma, widzę, ten ziomek ma Hulka w ogóle, co jest grane, więc jakbyśmy go zabili, widzowie, to ja normalnie walę świecę na kamerce normalnie, więc co? Ale widzę, jeszcze raz wam przypominam o zostawieniu suba z dzwonem, jest to dla mnie bardzo ważne, jak kto zostawi suba, to tam, nie wiem, to tam się pojawi na ekranie gościu tego typu, ale dobra. Widzowie, więc musimy naprawdę uważać, bo co, jest tutaj ten agresywny ziomek i kurde, biją nas, ja chcę to zagrać mądrze. I bijemy tego, który, kurde, będzie po usuwaczu, niech użyje usuwacza, patrzcie, niech użyje usuwacza, kurde, odleciał, ale patrzcie, on znowu przylecił, nie sobie będzie miał cooldown, widzowie, damy mu jeszcze raz, on znowu użyje usuwacza, widzę, patrzcie. Nie, kurde, już mu się zregenerował, widzę, usuwać. Ale mamy mieczyko Morfeusa, widzę, prawie zabić. Trzeba, widzę, grać na mózg z nimi, bo oni go właśnie nie używają. I patrzcie, tak mnie łebują tak bezsensownie, jak wiedzą, że jak ja mam dobry set, a jak ich tak weźmiemy od pleców. I patrzcie, on już ma zero set praktycznie. I oni... Jakbyśmy, widzowie, akurat trafili, że mamy perk uwięzienia na nich. Czyli, że nie mogą... Ej, dobra!
widzę, Perk, jakbyśmy dali Perk uwięzienia na nic, nie mogą użyć fajerwerki, to byśmy byli, widzę, wygrani, bo byśmy ich na pewno zabili. A najlepiej to ziomka z Hulkiem, czy z najlepszym mieczem aktualnie na serwerze, ale zabijam tego Casty Fist jakiegoś, to są ludźmi, bardzo ludzie. Ale chyba spotkę się na tego Pimpka z klatą, bo on założył, widzę, klatę i ja go wtedy po prostu zabiję. I ten Pimpek po prostu, widzę, założył sobie klatę, to będzie najlepszy moment według mnie, żeby do zabicia tego ziomka. On, widzę, użył sobie usuwacza kolejny, więc musimy, widzę, tutaj na mózg. Widzę, patrzcie, oni nas łebują, patrzcie. I teraz jakbyśmy mu dali tego Perka wieczowe, patrzcie, oni sami wlatują w swoje łeby. A ten w ogóle Farmereu, to ja nie wiem, co on w ogóle ma usuwacze. Ja nie widzę, on tak odlatuje, tak przelatuje. Ten ziomek też dostaje, widzę, łeba. I od razu widzę, on jak go używa, widzicie, ucieka, więc musimy, widzę, to mądrze grać. I patrzcie, ten kolejny dostają z pototemia. Ale dobra, mam już, widzę, tylko 20 koksów, więc musimy uważać. Ale dobra, widzę, próbujemy, widzę, jakoś tutaj ciekawego sobie tak zarąbać. Widzę, zabijamy tego! Prawie był, widzę, było, ale ten nikt nam się trafi na tym Perku Dripandel, żeby on, widzicie, i on jeszcze takie szczęście, że prawie, widzę, wleciał w łeba. I wtedy to byłaby dla niego śmierć, widzę. Mamy już tylko 130 na bani, 16 koksów, więc ostatnia, widzę, szansa. Pójdziemy sobie też zaraz łeby oczywiście dokupić, bo już jest powoli problem z tym. Ale dobra, widzę, próbujemy ich zabić i chyba, widzę, powoli musimy uciekać, bo mamy 90 na bani, mamy już 12 koksów, więc musimy uciekać i widzowie, zaraz się widzimy i pewnie kogoś zdropuje. Widzowie, ja już sobie wszystko dokupiłem elegancko. Mamy, widzę, stack webów. Tam jeszcze trochę mam, oczywiście tam chyba 11 mam w salkerze. Więc widzowie, teraz tak, po prostu podlatujemy i, widzę, dropujemy. To jest nasza zasada. Więc musimy tak z zaskoczenia. Patrzcie, on jeden nie jest na koksie. Tutaj, kurde, jakbyśmy... Kurde, jakby on tak jakoś nie biegał dziwnie. Ten Remcio to jest jakiś Steve'ek, kurde, właśnie. I właśnie to zauważyłem! I dajemy... On nie ma usuwaczy, totem! Widzę, zabiłem! O kurde, widzę, myślałem, że on ma, widzowie, Archanioła, ale on miał, widzę, Dionizosa. Ale i tak, widzę, zarąbiście, że kogoś zabiliśmy. Ale musimy teraz uważać, bo chyba, widzę, zginęliśmy. Ale dobra, widzę, bądźmy dobrej myśli. Wyrzucamy sobie wszystko elegancko. Widzowie, musimy jakoś teraz przeżyć. To jest najważniejsze. Uciekamy, bierzemy oro pomidoro, widzę. Mamy jakieś itemy Dionizosa. W to wywalone, ale widzicie, jak on szybko padł. On nawet, widzę, nie zdążył dobrze zjeść koksa. To jest, widzę, naprawdę mocarne. Więc widzę sobie... Co tu się tutaj dzieje w tym kwartu? To jest jakiś trap albo coś w ogóle. Więc widzę, ja się tutaj wbijam bez żadnego przedłużania. Zobaczymy, widzowie, kurde, było blisko. Ja mam, widzę, pewien pomysł. Kupimy sobie siekierkę. Kupimy, znaczy, widzę, patrzcie, mamy sobie siekierkę, bierzemy ją i, kurde, będziemy musieli się tam wbić. To jest, widzę, mój plan na to, żeby zdać dobre itemy. Oni tam kampią, oni nie wiedzą, że ja mam, jestem bardzo dobrym graczem. Więc widzę, po prostu robimy tak, to łebujemy sobie wszystko elegancko. Widzę, pyk. I tutaj jest jakiś trump w ogóle, więc elegancko sobie, widzę, wszystko sobie murujemy. No i dobra, widzę, poczekamy, aż jakiś ziomek się tutaj po prostu wbije. No i czekamy, widzowie, na ten moment. Pierwszego ziomka, tylko on to, widzę, rozkopał, co najgorsze, więc widzę, ja się z nim tutaj biję elegancko. Patrzcie, on dzięki tym nitkom nie może wylecieć. No i, widzę, patrzcie, jakie mamy plandeki. On ma, widzę, totem na hita. Widzę, patrzcie, on zginie raczej, ale co się właśnie dzieje z nim? Tylko oni go rozkopują, nie, widzowie? Tak nie może być, więc, widzę, wchodzimy sobie w niego i go raczej zabijemy, a ja chcę z niego, widzę, free ranking, mam nadzieję, że nam się uda, więc, widzę, go tutaj zabijamy, mam nadzieję, że go ziomek nie rozkopie, kurde, więc go spróbujemy, widzę, po prostu zabić, nie? Więc po prostu go, widzę, bijemy, no i, widzę, próbujemy, nie? Próbujemy, widzę, po prostu go zabić, mam nadzieję, że nam się to uda, on dostaje, widzę, po totemie, zabiliśmy go, widzowie! Musimy, widzę, szybko podnieść jakieś itemki, zanim się tu jego ziomek bije. Jest tu, widzę, Szymon Król z mojego klanu, więc zarąbiście. Od razu, widzę, on ma w ogóle Kronosa. Po co ten to Szymon to rozkopuje? Ja nie wiem po co, ale jakby nie, jakby może to on nie rozkopał, to może by się wbili jakieś ziomki, widzę, w ogóle, więc... Widzę, ja gdzieś tam moje usuwacze pajęczyn w ogóle wywaliłem, więc ja to, widzę, po prostu podnoszę, no i spróbujemy, widzę, to złapać, to żeby tutaj szybko nam ktoś... Dobra, widzę, ja tam widziałem te nasze usuwacze, więc musimy je szybko tutaj elegancko podnieść, zobaczymy, czy nam się uda. Pyk, pyk, raz, dwa, trzy, cztery. No i znowu je, widzę, przerzuciłem, więc robimy teraz to po prostu w potrójnym tempie. Pyk, 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 pyk. Widzę, no i wszystko udało nam się złapać. No i dobra, tutaj już raczej nie wleci chłop, ale lecimy dropować kolejnych. Widzę, jestem na netherite'cie i jest tutaj ten chłop. On totalnie nie ogarnia, jakby na przykład się zbugował czy coś. Patrzcie, widzę, on ma flesza, on ma miecz flesza. Miecz flesza jest giga dobry, tylko on nie był nawet na koksie, widzę. O, już jak widzę. Ale patrzcie, on teraz użyje usuwacza i złapaliśmy go! Proszę, widzowie, totem! Widzę, pierwszy totem! Widzę, drugi totem! Trzeci totem! Czwarty! Widzę, piąty! Widzę, proszę, aby się to udało! Proszę, żeby się to udało! Widzę szósty! Widzę siódmy! Ósmy, widzę dziewiąty! Widzę, proszę! Ile wy macie totemów, debile? Widzowie, proszę,
uciec. Ja go widzę, za nim lecę zaraz. Ja za nim lecę, nie wiem, po co oni mnie biją po plecach. Tak to bym go raczej zabił. Ale widzicie, jak jest fokus i jaki ten miecz jest OP. I jak w ogóle szybko im biłem totemów. 10 prawie totemów. Tak szybko i już kolejny totem. Jest kolejny, patrzcie widzowie. Raz, dwa i zabiłem kolejnego. Widzowie, ten miecz jest, widzę, totalnym koksem. No i patrzcie, w ogóle ten set mnie też broni. No i widzę, zabijamy kolejnego. No i widzę, prawie kolejny zginął. Oni nie wiedzą, co się dzieje, jak macie taki dobry miecz. Więc na serio, warto, widzę, robić ten miecz. Więc ja wam serdecznie polecam. No i dobra, widzę, spróbujemy go jeszcze w locie. Dobra, już nie ma szans, bo zjadł koksa. Ale ja chcę jeszcze jedną osobę tak dziabnąć. No i mam nadzieję, że nam się to uda. Bo widzę, patrzcie, mamy go tutaj w łebie. On raczej nie ma nawet usuwaczy, nie? I patrzcie, jak te totemy szybko lecą. Patrzcie, wchodzi w niego, raz, dwa, trzy i kolejny plus, widzę, 12. Nawet nie chodzi o tej temy, widzę. Ale patrzcie, jak ten ranking leci. Jak można szybko, widzę, ranking wbijać. Ja idę kolejnych zabijać, widzę, bo to jest takie mocne. Widzę, to jest ten Tomso, który dostał chyba jakiegoś tam gościu, nie wiem, co tam się działo u niego. Ale dostał 10 totemów, nie wiem, jak on to przeżył, widzę. Ale dobra, widzę, mamy kolejnego, widzę, w łebie. Mamy, widzę, kolejnego, więc bo... co? Co to się stało? Widzę, klipujcie to naprawdę. Macie to sklipować, bo ja nie wiem, co to się właśnie stanęło. Możecie to sklipować i to zobaczyć, albo gdzieś wrzucić, bo to jest za serio mocarne, co to się właśnie odwaliło. Ale dobra, pierwszego ziomka, widzę. Mamy już pierwszego ziomka, więc po prostu z nim lecimy masno nic. Więc po prostu, widzę, próbujemy, nie? Próbujemy, to jest najważniejsze, żeby spróbować. No i dobra, mam, widzę, mieczyk czempiona, więc fajnie byłoby, jakbyśmy go zabili. No i widzę, on dostaje po totemie. O, widzę, dostaje totem. Ja też dostaję po totemie, więc muszę uważać, widzowie. Ja sobie widzę, no. Dobra, ja sobie widzę, uciekłem. No i co? Ten miecz, jak widzicie, niestety jest mocarny. Uciekam sobie, zabijam wszystkich. Jeśli chcecie więcej wideo odcinków, co jest grane, dobra, to widzę, chcecie suba z dzwonem, łapę w górę, wpadajcie na live'y. No i co? Ja zapraszam też oczywiście na mojego Discorda, link w opisie. No i co? No!